Kasia Planer, Dea. Witam serdecznie. Siemano, witam wszystkich plenerowiczów w kolejnym odcinku naszej hip-hopowej, rap-portalowej telewizji. Dziś konwencja nieco uliczna, moimi gośćmi są... Leskika, chłopaki z Pragi, Suja z Romanem. Siemanko. Długowi starka, to nasza marka, podwójkowy stank, napierdala na słuchawkach. Dla nas to stawka, większa niż życie, znowu usłyszycie nas na kolejnym bicie. Od czego zaczynamy? Projekt UPP. Układ Południowo-Praski, Suja, powstał z twojej inicjatywy pod koniec lat 90. Jaki był cel Układu Południowo-Praskiego? Praski miał zrzeszać raperów z południowej Pragi. Na początku robiliśmy to z Markiem Gruszką, nagrywaliśmy u niego kawałki, też nagrywało Radio Grochów i nie tylko. Teraz robiliśmy nowy projekt chłopaków od siebie, po prostu z osiedla. Jest na tej płycie, jest Bralak CSW, Orło ZWB, Małolaci z Grochowa, jest z TWM-u chłopaki, no i nasz koleżka Baba Chmielewski, Baba THS. No i to by było na tyle, no, z tej gościnnej akcji. Za muzykę odpowiedzialny jest Orło, który zrobił większość bitów na tą płytę. Jeden bit do kawałka Wszyscy Przeciwko Policji zrobił tylko Piotras. Też serdecznie pozdrawiamy. Bielany. Dobra, czyli UPP to jest label, tak? Teraz wychodzi pierwsza legalna płyta. No tak, no to jest, robiliśmy już wcześniej, były projekty typu Legalna Mafia, Gocław się bawi, Skręcić nie zaszkodzi, to były kawałki wcześniej, które zrobiliśmy na UPP. To nie wyszło, po prostu nie ujrzało światła dziennego, gdzieś tam to lata sobie, wiesz, w internecie. A teraz zrobiliśmy płytę, która ma 16-17 numerów i będzie to płyta taka legalna, no. Słuchaj, przy każdym promo związanych z tą produkcją przesuwaliście daty. Raz była jesień 2010, zima 2010, mamy 2011, no i kiedy ta płyta będzie w końcu? No, płyta mam nadzieję, że wyjdzie w tym roku za miesiąc, czyli w maju. Roku za miesiąc, dobra. Gdzie ją możemy dostać? W dobrych sklepach muzycznych? W dobrych sklepach muzycznych. Ta płyta nie będzie w Empiku, od razu mówię. Tą płytę będzie można dostać w skate shopach, w sklepach muzycznych. Tak. I nie będzie na pewno tej płyty w Empiku. Jest to płyta bardziej taka undergroundowa, umieszczona po prostu w akcji, wiesz, takiej podziemnej. Chcemy nawiązać do lat 90. i w ten sposób po prostu. A dla każdego jest ta płyta? No jest to sama płyta, jak nazwa wskazuje, bloki, klatki, ławki, album. No jest to płyta typowo, nawiązuje do, jest hardkorową płytą podwórkową. Zrobiliśmy taką płytę i chcemy zrobić, zaraz będziemy rozmawiać o THS-ie w całkiem innym klimacie. Zrobiliśmy taką płytę i po prostu w takim bardzo hardkorowym klimacie podwórkowym. A klipy? Klipy nie wiemy jeszcze, na pewno chcielibyśmy nakręcić klip do Reprezentuję ulicę, gdzie gościnnie jest Praska Księżniczka i w kawałku jest Orło ZWB i Roman THS Klika i oczywiście ja, Suja THS tak samo i do tego chcieliśmy, to jest priorytet, chcielibyśmy nakręcić głównie do tego utworu teledysk. A dobra. Kiedy jeszcze to po prostu zobaczymy, no. Z wyjściem płyty. Wszystko w swoim czasie, rozumiem. Wolnym praskim tempem. No tak, no my jesteśmy mało powolutku. My z Romanem działamy sobie powolutku, robimy swoje, siadamy sobie w studiu, wiesz, palimy sobie dżęcika, gadamy tego, nic na siłę, nic szybko. Płyta, nasz czas na płytę to jest około 2 lat, żeby po prostu płytę zrobić około 2 lat i żeby płyta była fajnie, spójna muzycznie i nie tylko. Morda tu widzę do nas przyszła. Śliczna mordeczka, cześć, to telewizja Plener, mordko. Dobra, słuchajcie panowie, THS Klika, mieliśmy tutaj 2 płyty, Długopis Kartka, Liryka Chodnika, no i co teraz dla nas serwujecie? No pomału zbieramy się do trzeciego krążka, siedzimy sobie, popisujemy sobie tekst, także zbieramy jakieś bity nowe, także powoli, po prasku, leniwie, jakoś idzie to do przodu, także mam nadzieję, że jakoś wkrótce będziemy mogli powiedzieć więcej o tym projekcie. No na pewno będziemy chcieli nawiązać, wrócić trochę, cofnąć się do korzeni.
stylistyką do lat 90., do bitów takich bardziej klasycznych, fortepianowo-skrzypcowych, jakichś takich kawałków chwytających za serce. No zobaczymy. I samplowa produkcja mocno? No chcielibyśmy. Raczej tak, będzie to produkcja bardziej samplowa, może tylko 2-3 kawałki jakieś takie elektroniki. Już nagraliśmy jeden kawałek, który poszedł w eter, puściliśmy na neta, to jest Antydopalacze. Mhm. Więc można sobie posłuchać i zobaczyć, w jakim to będzie klimacie płyta. Ale to jest singiel? Czyli po prostu luźny track, taka zapowiedź? Luźny track, nasz koleżka, który składa nam płytę Raders, zrobił po prostu fajny bicik, taki funkowy, w takim klimacie. Podpasował, ja puściłem go Romanowi podpasował, powiedział, że fajnie by zrobić pod takie coś kawałeczek, akurat, że była ta akcja z dopalaczami. My jesteśmy za legalizacją, jasne, sama nazwa THS Klika, zrobiliśmy numer Antydopalacze. Wyszedł to spontanicznie, ale wyszedł fajnie, fajny refrenik śpiewany, jest fajny. No. Puściliśmy go na neta, żeby po prostu zapowiedzieć, że robimy kolejną płytę w ten sposób. A jakieś gościnne udziały? A wiesz co, jeszcze nad tym się tak naprawdę człowiek nie zastanawia odgórnie, bo często jest tak, że najpierw przysłuchuje się, albo jak już nagra się jakieś zwrotki do nowych numerów, to tak naprawdę fajnie potem usiąść i na przykład pomyśleć, kto by do czego podpasował, który z jakichś naszych znajomych po prostu wpasuje się pod podkład, pod dany temat, także no to wychodzi w praniu wszystko, co nie? Bo tak jest trudno też zaplanować, wiesz, od razu kawałek jakiś tam i nie mając do niego bitu, ani jakiegoś tam przemyślenia i kto co nagrał albo napisał i też zaproponować komuś, bo też ktoś chce to usłyszeć i zobaczyć, w jakim to jest klimacie zrobione, wiesz o co chodzi. Bo możemy THS na pewno, miejmy nadzieję, że uda się może do końca roku zlepić ten materiał i pójdzie to w eter. Także tak, no, THS cały czas. Dobra, rozumiem, że Slack Records przy współpracy z Fonografiką to są wydawnictwa czołowe THS? No i chcemy być niezależni i chcemy po prostu wydawać płyty, kiedy my chcemy i żeby nikt nam nie dawał też terminów, że na przykład skończymy płytę, to mamy tutaj, pozdrawiamy Jacka Cabę i Aleksa, którzy nam pomagają w tym i po prostu możemy sobie przyjść do nich, uzgodnić normalnie termin i zawsze jest tak, jak my chcemy, nie ma żadnej jakiejś takiej dziwnej akcji, jak czasami wychodzą no, w życiu. Bo wcześniej wydawaliście wprosto. No, po prostu tak samo pozdrawiamy tutaj Sokoła, Wojtka. Prosto pomogło nam w pewnym sensie, no wydało naszą pierwszą płytę i zrobiło promocję na tyle, na ile mogli. Nagrali nam 2 teledyski, no i tyle, no dziękujemy za to, no i tyle, no pozdrawiamy Prosto. Działamy teraz sami, jesteśmy starsi i chcemy być trochę bardziej niezależni i dlatego też zrobimy swoje, no w ten sposób. Rozumiem. I czy gracie koncerty w ogóle teraz? Szczerze przyznam, że ostatnio nie graliśmy długo koncertu, ale teraz chcemy zorganizować przy waszej współpracy koncert w Fonobarze. To jest, jak ty mówiłaś, że koło czerwca czy coś takiego. I będziemy chcieli właśnie zrobić połowę UPP i z THS Kliką, żeby zrobić 2 takie koncerty. Jeden koncert z dwoma ekipami. Słuchajcie, a jak w ogóle wygląda scena na Pradze? A wiesz co, ja to na przykład już trochę wyrosłem, nie obracam się może wśród jakichś tam kręgów tak stricte hip-hopowych, jeśli chodzi o młode jakieś zespoły, bo tego typu kapel jest na pewno wiele i na każdym jakimś podwórku czy coś pewnie są jakieś składy i one jakoś gdzieś tam działają w jakichś tam kolaboracjach. Natomiast ja powiem szczerze, że jakoś gdzieś tam może tak chodzę kanałami, że jakoś ciężko kurwa mi się dopatrzeć tego typu zjawisk, prawda? Wiesz, typu tak, teraz nagraliśmy, że jest na przykład Bralak CSW, to jest chłopak, który po prostu latał u nas po podwórku i też nagrywał rap i to jest hardkorowy rap, dlatego też nagraliśmy z nim. Samo Baba THS, który jest na naszych płytach, cały czas tam jakoś się przewija. Orło ZWB,
też jest z ekipy od koleżki naszego, to są tacy raczej związane podwórka blisko z nami, nie? Które chcą koło nas, no to są bardziej tak koledzy. A Maulaci rapują, proste, że tak. Tak jest na naszej płycie, jest Damian TWM i Czerwin TWM, to są chłopaki Maulaci, którzy według mnie fajnie rymują i dajemy im szansę w jednym kawałku Zasady Getta się pokazać, co będzie dalej, to wiadomo, no Maulaci rymują, jednym się to podoba, drugim się to nudzi i tak to jest, jeden zostaje, drugi gdzieś tam zanika, no to jest... A zgłaszają się do was? No tak jak mówię, no ten typu, no, na przykład Damian albo ten Czerwin, no sami podbili, żeby chcieli nagrać na tą płytkę, no i nagrali w ten sposób, no. Czyli otwarci jesteście. My jesteśmy otwarci, ale nie wyszukujemy jakichś młodych tam talentów, wie, że latamy i że chcemy, o Jezu, wielką tą... Wyściśnie. Tak, wyściśnie, o to chodzi. Pozdrawiamy jak najbardziej i mentalnie wspieram jak najbardziej, niech dzieciaki sobie piszą, rapują, RAP cały czas. Maulaci cały czas piszą, czy to na sklep, czy na Facebooka, wiesz, jakieś takie akcje czy coś. No my jesteśmy, wspieramy was, róbcie swoje. Jak będziecie robić swoje, to może kiedyś z nami nagracie albo coś więcej jeszcze z tego będzie. Pozdrawiamy. Słuchajcie, a czy możemy zdefiniować styl Praski? Bo wiele ten zwrot często się pojawia u was na produkcjach. Styl Praski. Styl południowo-praski? No to widać, chyba słychać w naszych tekstach taką trochę manierę warszawską i praską. Slang taki, wiesz, praski, jak nawet teraz mówimy. Nie jesteśmy grzecznymi chłopcami, wychowała nas ulica, podwórko. No i myślę, że to słychać. No. Nie mogę to tak powiedzieć, że czymś to się wyróżnia się to stylem życia i utożsamianiem się po prostu z podwórkiem. Samianie się po prostu z miejscem, w którym się dorastało i zawsze jakoś, nie wiem, no podkreślaliśmy ten jakąś zażyłość z tym miejscem. To bardziej od tego też się wywodzi, co nie? Czyli to też jest taki styl życia, nie? No, mam nadzieję, że tak. To też jest... Może tak, z tym, że no wiadomo, że lata biegną i od momentu wydania pierwszej płyty minęło już parę lat i tak samo my się trochę zmieniamy, dojrzewamy, wszystko się zmienia i wokół nas tak samo i no ciężko powiedzieć też, że ja jestem cały czas tym samym człowiekiem, który byłem 10 lat temu, że mam te same jakieś priorytety w życiu czy coś, wszystko się zmienia, no. Podwórka i zawsze będę o tym mówił, ale nie jestem już takim chłopakiem, który siedzi od rana do nocy na podwórku, tak jak kiedyś na ławce, nie? Każdy ma, wiesz, mamy już po 30 lat, musimy zadbać o siebie i też, żeby robić tą muzykę, musimy troszeczkę jakoś, wiesz, zadbać o to i mieć po prostu jakieś pieniążki, żeby po prostu to zrobić, bo inaczej siedzeniem na ławce, no nic byśmy z tego nie zrobili, no i też mówiliśmy o tym na naszych płytach. Słuchajcie, a wasze gościnne udziały na innych projektach? Ostatnie, przyszłe, teraźniejsze? Nie zastanawialiśmy się na tym ostatnio. Roman był ostatnio na mixtape prosto. Ja nie byłem, ja ostatnio nagrałem z koleżkami tutaj z Grochowa. Tak, nie myślimy raczej o takich. Raczej robiliśmy UPP i zagłębialiśmy się tą akcję w THS-a. Jasne, że jak ktoś nas zaprosi, zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby współpracę i pewnie... Nagrałem kawałek, myślę, że to było na początku tego roku, z Michałem Berzetem, on jest z Ursusa, taka kompilacja powstała, TVP Studio, tam się udzieliłem w jednym kawałku, a co będzie dalej, gdzieś tam pojawimy na jakichś kompilacjach czy gościnnych projektach, czas pokaże. Zrobić Hormon Rapu, nagrałem z chłopakami z Hormonu Rapu i ten kawałek niedługo się ukaże na ich płycie. Oni teraz go masterują. No i tyle, no zawsze jak ktoś do nas podbije i chce nagrać, zawsze jesteśmy otwarci i nigdy nie mówimy nie. I tyle. Trzeba nas trochę pomęczyć, przynajmniej ja tak mam, że może nie od razu rzucam się w wir wydarzeń i dobra, spoko, jutro przyjadę, nagrywam, tylko trzeba mnie trochę przymolestować. Powiem szczerze, że czasem uwydatnia się u mnie taki leniuch lekki, także jakby co to dzwoni. Artystyczna dusza i po prostu artyści tak mają, to nie jest tak, że od razu siądzie i zacznie pisać. Musi przemyśleć i tyle. Czyli wolno, leniwie, swobodnie. Jest, no, towarzystwo Haszczyńskuna. Dobra, panowie, słuchajcie, dziękuję bardzo. Żółw.
bardzo. Pozdro i do zobaczenia na koncertach i na produkcjach. Siemano. Z osiedla jestem i tym się szczycę. Na zawsze w sercu będę nosił ulicę.